Ania, Anka, Aneczka, Anulka, Anuśka, Andzia. Janek, Jaś, Jaśko, Janiczek, Jasiek. Czyli od wieków dwa najpopularniejsze w Polsce imiona. Na pewno dwa? Spójrzcie, ileż form, ileż emocjonalnych niuansów. W ogóle imię to rzecz ważna. Według najdawniejszych wierzeń tajemniczy i rzeczywisty sposób związane z noszącą je osobą. Działać miało jak najoczywistsze zaklęcie, niosące dziecku pomyślną wróżbę, jak życzenie ściągające opiekę przyjaznych sił nadprzyrodzonych, ale także niechybnie odżegnujące moce nieprzychylne. Stąd przed wiekami tyle Dobromił, niech będzie dobra i miła, i Dobrosław, niech sławi dobro. Tylu Bogumiłów, niech będzie miły Bogu, i Mścisławów, niech będzie sławny z zemsty nad wrogiem. Nie tylko w zamierzchłej przeszłości. Oto jest rok 1845 w Radzyminie, nieopodal Warszawy. Niechże będzie tak. Na pierwsze Jan mu damy po pradziacie, zaś na drugie, wskrzeszając tradycję praojców Słowian, Niecisław, iżby niecił, czyli wzbudzał sławę życiem swym twórczym. Mogłoż tak być? A dlaczegoż by nie? Wszak bez żadnej przesady rzec można, że polski lingwista Jan Niecisław Baudouin de Courtenay, autor ponad 600 prac, zasłynął w świecie jako twórca podstaw współczesnego językoznawstwa.